nie oddali Walijczycy, ale odzyskaliśmy sami tę piłkę w dziesiątkę. Walijczycy, będzie okazja, przełomić! Gol! Yes! Gol 2-1! Marek Kośmiński, kolejne wspaniałe podanie do wychodzącego na piłkę Kryszałowicza i 2-1. Przełożenie tam na prawą stronę do Kryszałowicza. Olisa Debe, Kryszałowicz, gdzie jest piłka na polu karnym, Kryszałowicz, gol! No i teraz szansa dla naszego zespołu, Kryszałowicz i, proszę Państwa, 1-0. Tak gra najlepszy napastnik drugiej Bundesligi, Paweł Kryszałowicz. Nie miał zbyt wiele swobody, był atakowany przez obrońcę irlandzkiego. Zdoła jednak strzelić celnie, piłka otarła się o słupek i wpadła do bramy. Jest także Jacek Krzynówek i szansa dla polskiego zespołu, dobre uderzenie Rzewłakowa, jeszcze do Witka i proszę Państwa 3-1, drugi gol Pawła Kryszałowicza. Żurawski, Kryszałowicz, ładnie, Żurawski, jest Krzynówek, czwórka Polaków w polu karnym, 2-0, Paweł Kryszałowicz. I reprezentacja Polski nokautuje Amerykanów w tych pierwszych 4 minutach spotkania. Są sobie wyspy owcze, a na wszystkie mecze reprezentacji tego kraju przychodzi komplet, to znaczy 8 tysięcy widzów. Teraz doskonałe podanie Żurawskiego do Kryszałowicza. Strzał 1-0. Znakomicie. 1-0. Paweł Kryszałowicz. Uwaga, teraz Żurawski, dobra akcja, prawą stronę Żurawski, trudna sytuacja, strzela na 2-0 Paweł Kryszałowicz, tak jest, 2-0. Uwaga, teraz kolejna akcja Kryszałowicza, Kryszałowicz, pusta bramka, będzie hat-trick, jest hat-trick, jest 3-0, brawo Kryszałowicz. Świetnie, 9 gol tego piłkarza w naszej reprezentacji narodowej. Strzela dziś jak na zawołanie. I kolejny gol. 4-0. Paweł Kryszałowicz uśmiechnięty. Zadowolony, kibice polscy biją brawo. Jest czwarta bramka, narzekałem na Burcharda, ale po co narzekać, skoro dobrą robotę za niego wykonują koledzy i to koledzy za Miki i znowu Paweł Kryszałowicz. Fenomenalny